Witam Was, drodzy widzowie telewizji Idź Pod Prąd, na kontynuacji programu poświęconego biznesowi w chrześcijaństwie. Jest to kontynuacja programu sprzed tygodnia pod tytułem Jak chrześcijanin ma prowadzić biznes? No i wtedy mieliśmy ciekawy wywiad z panem Zdzisławem Miarą, chrześcijaninem, misjonarzem MT28 i liderem edukacji finansowej Crown. Pan Zdzisław przedstawił nam zasady funkcjonowania w biznesie, też w ujęciu biblijnym. Natomiast dzisiaj będziemy mieli sesję Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Nadesłaliście kilka ciekawych pytań do naszego gościa i dzisiaj pan Zdzisław zmierzy się z tymi pytaniami. Od prawie 30 lat zajmujemy się edukacją chrześcijan, a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie, z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas, pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad 1000 naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg. Że bardzo miło jest mi powitać pana Zdzisława Miarę. Witamy pana. Witam serdecznie. I również witamy przedsiębiorcę z Dolnego Śląska, która no, zmaga się jeszcze też z tym Nowym Ładem, ale nie tylko, Iwonę Gajdę. Witam cię, Iwona. Dzień dobry. No to zaczynamy. Panie Zdzisławie, pierwsze pytanie. Czy celem prowadzenia biznesu przez chrześcijanina może być zarabianie i zysk, no, czyli to, co powinno być chyba celem każdego biznesu, czy zawsze powinien być jeszcze jakiś inny, nadrzędny cel związany ze służbą Bogu? To jest trudne pytanie, bo celem biznesu rzeczywiście jest przynoszenie zysku. Natomiast jeżeli biznes prowadzi chrześcijanin, to wydaje mi się, że powinno być coś więcej jeszcze. Dlatego, że celem życia chrześcijańskiego jest oddanie chwały Bogu. No więc jeżeli taki chrześcijanin, który prowadzi biznes, chce oddać chwałę Bogu, no to nie może ograniczyć tego sposobu oddawania chwały Bogu tylko do swojego życia religijnego, bycia w kościele czy ewentualnie w rodzinie. To zadanie oddawania chwały Bogu, ono się rozciąga na całe życie człowieka, a praca zajmuje co najmniej 1/3 tego życia. Więc to jest ewidentne, że on będzie starał się przynieść chwałę Bogu również w tym biznesie, który prowadzi. Więc jeżeli biznes będzie prowadzony w dobry, uczciwy sposób, to on już przez sam fakt
prowadzenia go uczciwie w jakiś sposób przynosi chwałę Bogu, ale myślę, że na tym nie warto spoczywać, bo warto jeszcze pomyśleć, że kolejnym takim obszarem przynoszenia chwały Bogu jest na przykład sposób traktowania pracowników. Żeby z jednej strony traktować ich w sposób stanowczy, wymagający, ale z drugiej strony trochę oparty o jakieś miłosierdzie czasami, gdy trzeba, czasami o uwzględnianie ich jakichś potrzeb, zrobienie coś więcej dla niego niż taki przeciętny pracodawca robi, czy okazanie chrześcijańskiej miłości temu pracownikowi. Ale też, ponieważ to jest pracownik, no to wymaganie, stawianie go na właściwym stanowisku, więc w tym sposobie odnoszenia się do pracowników, w tej kulturze, jaką firma reprezentuje sobą w kontakcie ze światem zewnętrznym, też mogą być widoczne pewne zachowania czy normy chrześcijańskie. I dobrze by było, żeby było, bo wtedy firma daje swoim istnieniem również jakieś świadectwo Bożej chwały, jeżeli pracownicy są traktowani po Bożemu, ale też klienci są traktowani, czy dostawcy są traktowani po Bożemu. Także jest tutaj wiele miejsca na oddawanie chwały Bogu i jeżeli się to robi dobrze, to w pewnym momencie będzie tak, że firma, że ludzie z otoczenia firmy będą mówić, a dlaczego wy tak robicie? Przecież nikt wam tak nie każe robić, nie? To jest coś więcej niż robią inni. I wtedy będzie okazja do dobrego świadectwa, że robimy to ze względu na Chrystusa, nie? Że chcemy otaczać Boga chwałą przez naszą firmę. Więc firma nie jest kościołem, w związku z tym nie ma obowiązku ewangelizacji, czy nie ma obowiązku tam prowadzenia wewnątrz nabożeństw dla pracowników, ale to, że takiego obowiązku nie ma, to nie znaczy, że tam się ewangelizacja czy jakaś formacja chrześcijańska nie może odbywać dla chętnych, oczywiście bez zmuszania i bez zastanawiania, bez stwarzania atmosfery takiego sekciarstwa. Mhm. Jak najbardziej pewne rzeczy mogą być obecne w firmie. Pytanie, co konkretnie można zrobić? To jest drugie pytanie. Co zrobić, żeby wyróżnić się jako przedsiębiorca chrześcijanin, tak by być właśnie światłem dla innych i przyciągać ludzi do Chrystusa? Jakieś konkretne sposoby albo... No... To wyróżnienie się, ono następuje na skutek tego, kim jesteśmy. Jeżeli my jesteśmy ludźmi zadowolonymi. Jeżeli pielęgnujemy w sobie postawę Chrystusa, czyli postawę z jednej strony stanowczości, ale z drugiej strony miłości. Jeżeli pielęgnujemy w sobie jak gdyby oddanie i robienie więcej niż inni robią, to my się wyróżniamy i to jest coś, co daje dobre świadectwo. No nic tak lepiej nie zbliża niewierzących do Boga, jak świadectwo profesjonalizmu chrześcijan czy ludzi bożych. Dlatego, że w Starym Testamencie Józef jest takim przykładem ogromnego profesjonalizmu, gdzie on, jego otoczenie, zarówno Potifar, jak i naczelnik więzienia, jak i potem faraon, zwracali uwagę, że jemu powodzi się we wszystkim. No ono to powodziło się nie tylko dlatego, że Bóg mu błogosławił, powodziło się dlatego, że Józef też był dobrym zarządcą. I wszędzie gdzieś tam, gdzie wylądował, nawet w niewoli, to w końcu wylądował jako naczelny zarządca danej sprawy. Nie? Więc gdzieś tutaj to świadectwo profesjonalizmu było bardzo mocnym świadectwem dla ludzi z otoczenia i oni odbierali to błogosławieństwo, które przychodziło do nich przez to, że Józef jest Bożym człowiekiem. Podobnie było w życiu Daniela, który też był zarządcą, zarządzał tymi satrapami czy tam tymi magami, astrologami, których uratował od kary śmierci. Więc byli mu wiele wdzięczni, bo zinterpretował sen. Więc on wykorzystywał zarówno te swoje umiejętności, które Bóg go wyposażył w interpretacji tych snów, jak i te profesjonalne umiejętności, bo nawet jak próbowali go zabić, to przez to, że wymyślili takie prawo, które skaże na śmierć Józefa,
to on nie ugiął się i po prostu był wierny Bogu, dalej działał jak należy i przetrwał jaskinię lwów i był ogromnym świadectwem dla tamtego władcy. Więc gdy my jesteśmy radykalnymi ludźmi wiary, to my dajemy świadectwo również Bogu. Także tak myślę, że można tak to powiedzieć. Natomiast też mądry pracodawca taki chrześcijański będzie starał się wydobyć ze swoich pracowników to, co najlepsze. I w ten sposób będzie się wyróżniał, bo oni będą dla niego oddani. Mhm. Dzięki. Iwono, do ciebie tutaj pytanie. Jak to wygląda w twoim przypadku? Ten właśnie aspekt wyróżniania się jako chrześcijanin, jako przedsiębiorca chrześcijanin. Ja mam doświadczenie pracy w zespole praktycznie z samymi kobietami. I też będąc kobietą, wydaje mi się, że łatwiej było mi zrozumieć i stworzyć jakieś dobre relacje między nami. Na pewno wszystkie działania, które się poczyna w firmie, a zwłaszcza w małej firmie, gdzie jest niewielu pracowników, kilkunastu pracowników, są to działania zbliżone do zachowań rodzinnych. To są relacje, które opierają się na wzajemnym zaufaniu i na budowaniu olbrzymiego zaufania do siebie, ale też i szacunku. Więc uważam, że i szacunek w stosunku do pracowników i wymaganie szacunku w stosunku do siebie jako pracodawcy procentuje dobrze w prowadzeniu firmy i też dobrze świadczy o chrześcijaninie. Tak, ja mogę powiedzieć ze swojego przykładu. Ja pracuję w branży budowlanej i rzeczywiście nie jest tak, że się obnoszę ze swoim chrześcijaństwem, z tym, że jestem uczniem Chrystusa, natomiast nie chowam tego, tak? Nie unikam tego tematu. Rzeczywiście staram się tym, co robię, tym, co mówię, tym, jak się zachowuję, tym, czy można polegać na mojej rzetelności, na moim słowie, na moich obietnicach, dawać świadectwo i powiem tak, często jest gdzieś później jakaś refleksja od moich kontrahentów, od ludzi, z którymi prowadzę biznes, że ty jesteś jakiś inny, tak? Ty powiedzmy, nie wiem, nie przeklinasz, nie poruszasz pewnych głupich tematów, rzeczywiście jak coś powiesz, to tak zrobisz i tak dalej. I wtedy można powiedzieć takiej osobie, że jest się w kościele, że jest się chrześcijaninem, albo powiedzieć Ewangelię. Także rzeczywiście nasze funkcjonowanie w biznesie może być traktowane jako taka preewangelizacja, okazja do świadectwa, które może wywołać zainteresowanie tej drugiej strony, z którą jesteśmy w biznesie jakoś związani, no, tym, dlaczego tak funkcjonujemy, a nie inaczej. I tu jest wtedy okazja doświadczenia o Chrystusie. Także tak to w praktyce rzeczywiście jest. Jeszcze jakiś komentarz? Może panie Zdzisławie, jak nie, to następne pytanie. Tutaj to nie ma czegoś lepszego w biznesie niż świadectwo profesjonalizmu, bo to jest jak gdyby pierwszy składnik wiarygodności, którą budujemy w otoczeniu. Jeżeli jesteśmy dobrzy w tym, co robimy, to stanowi platformę do tego, żeby składać świadectwo. Jak jesteśmy słabi, to nawet lepiej ust nie otwierać, bo się przynosi ujmę Chrystusowi w takiej sytuacji. Więc to świadectwo profesjonalizmu w przypadku człowieka biznesu czy pracownika, który pracuje w jakimś biznesie, jest takim pierwszym warunkiem do tego, żeby dawać dobre chrześcijańskie świadectwo potem. Dokładnie, no ale czasami zdarzają się w biznesie porażki, tak? Niekoniecznie związane z naszymi słabościami, no po prostu biznes może nie wyjść, tak? Może to nie jest kwestia braku błogosławieństwa, no ale są jakieś okoliczności, które powodują, że biznes się nie powiedzie, jest porażka. Jak wtedy chrześcijanin powinien zareagować? Jak chrześcijanin powinien reagować na porażki swoich biznesów, swoich przedsięwzięć? Proszę bardzo. To może ja zacznę. Wydaje się, że porażka jest nieodłącznym składnikiem każdego biznesu.
Tego się nie da uniknąć, nawet każdego przedsięwzięcia chrześcijańskiego. Nawet jak Kościół funkcjonuje, to odnosi pewne porażki. Także tutaj nie należy traktować porażki jako katastrofy, tylko należy traktować jako lekcję od Boga, że coś inaczej powinniśmy byli zrobić. Nie? Więc to jest jak gdyby jedna rzecz. Więc tutaj jest istotne też, w jaki sposób my zaczynamy nasz biznes. Bo wielu ludzi zaczyna biznes od kredytu, który bierze na założoną firmę. I to jest zły sposób, jak gdyby, no może nie zawsze się to nie uda, ale to nie jest najlepszy sposób, nie najbezpieczniejszy sposób startowania działalności gospodarczej. Raczej ja osobiście uważam, że działalność gospodarcza powinna być startowana na kapitale i tego kapitału powinno być odpowiednio dużo i wtedy, jeżeli dany kapitał przewidziewaliśmy, że powinien wystarczyć do tego, żeby firma zaczęła przynosić zyski i wychodziła na swoje, jak gdyby, w pewnym momencie zaczęła zarabiać już na koszty wszystkie, a potem przynosiła zyski, no to trwa jakiś czas. I jak to jest dobrze skalkulowane, kapitału jest odpowiednio dużo, to firma ma szansę przetrwać dłużej. I wtedy, jak firma taka bankrutuje, no to po prostu nie ma katastrofy, bo jeżeli odpowiednio wcześnie się zamknie albo sprzeda, dla kogoś to ma lepszy pomysł biznesowy, no to wtedy my możemy nadal kontynuować działania, pójść gdzieś do pracy, zarobić kolejny kapitał, znaleźć jak gdyby wspólników czy udziałowców, takich pasywnych bardziej, i dalej działać. Więc moja rada jest taka, że porażki są nieuniknione i one, porażki, następują z dwóch takich głównych powodów, czyli niewystarczającego kapitału, to jest to, o czym mówię, to jest jedna, a druga z niewystarczającej ilości mądrości, jaka jest w danej firmie. Więc druga rzecz, żeby porażek unikać, to jest właśnie korzystanie z rady ekspertów i z rady ludzi bogobojnych. Bo eksperci czasami są ekspertami, ale nie mają etyki w sobie rozwiniętej wystarczająco dobrze i chrześcijanin może stracić Boże błogosławieństwo. Więc porażka nie będzie no, katastrofą w życiu tego człowieka, który ją odnosi, jeżeli firma będzie działać na kapitale, a nie na kredycie. Ja mogę dodać od siebie, że rzeczywiście ten drugi aspekt, korzystanie z rady ludzi bogobojnych, to jest coś naprawdę. No, Kościół to daje, taką możliwość, tak? Także to jest coś, z czego warto korzystać. I to ja w moim przypadku no, kilka razy pytałem moich braci w Kościele, co myślicie o danym pomyśle biznesowym, albo o tej inwestycji, albo czy w to wchodzić, czy nie. Powiem tak, no, nie zawsze byli to ludzie, którzy się na tym znają, ale mają inne wyczucie, mają Ducha Bożego i naprawdę ich rada może być bardzo cenna. Raz się przekonałem o tym w ten sposób właśnie negatywny dla mnie, że no nie posłuchałem dobrej rady mądrego człowieka, no i rzeczywiście zapłaciłem za to pewną wysoką cenę. Iwona, czy ty byś chciała coś dodać? Wydaje mi się, że porażka w biznesie, tak jak pan mówi, jest nieunikniona, ale możemy ją w jakikolwiek sposób wyliczyć, przeliczyć i przewidzieć, więc im szybciej zaczynamy rozumieć, że przedsięwzięcie nie ma prawa bytu, że ekonomicznie zaczynamy mieć problem, to lepiej, bo faktycznie można jeszcze uratować sytuację dobrą radą czy rozwojem w innym kierunku. Dużo zależy od tego, jak firma działa, na jakiej bazie, w jakiej branży, jak szybko można wyhamować działanie firmy, jakim kosztem. Wydaje mi się, że najważniejsza rzecz, kiedy ponosiłam porażkę w biznesie, to było takie zachowanie się, żeby moja porażka nie stanowiła dramatu dla moich pracowników. Czyli uniknięcie jak gdyby w maksymalny sposób tych przykrych konsekwencji,
Porażka w moim biznesie jest moją porażką. Nie może być porażką moich pracowników, ponieważ to jest wyłącznie moja odpowiedzialność. Zatrudnienie bywa bardzo przyjemną rzeczą. Natomiast zwolnienie kogoś z pracy bywa bardzo przykrą rzeczą. Jeżeli to zwolnienie z pracy wiąże się z tym, że ja popełniam jakiś szereg błędów, w odpowiednim czasie nie reaguję, w odpowiednim czasie nie poradzę się kogoś, kto mógłby mi użyczyć jakiejś konstruktywnej, mądrej porady, tak jak mówię, dla mnie najważniejsze było taki sposób wycofanie się z jakiejś części mojej działalności, żeby nie ponosili konsekwencji bezpośrednio tej przykrej sytuacji moi pracownicy. Ja bym tutaj jeszcze dodał też taki komentarz odnośnie kontrahentów, z którymi współpracujemy. Myślę, że niedopuszczalne dla chrześcijanina jest takie prowadzenie biznesu, że powiedzmy, jest ta porażka i zostawiamy z kontrahentów z niezapłaconymi należnościami, tak? Czyli jesteśmy im winni pieniądze. No i mówimy sorry, nie wyszło nam, tak jak często mówimy w programach politycznych, są tacy ludzie szczególnie wysoko w hierarchii państwowej, nie wyszło i trudno, tak? Nie, chrześcijanin powinien tak prowadzić biznes, żeby zapłacić swoje zobowiązania, nawet kosztem, jeżeli jakiś biznes nie wyszedł, to próbujemy w kolejnym biznesie odrobić i zwrócić te zobowiązania, które jesteśmy winni, na przykład swoim kontrahentom czy pracownikom, tak jak tutaj Iwona mówiłaś. Kolejne pytanie, panie Zdzisławie. Proszę bardzo. Możliwe, to tak bym robił. Nie zawsze to będzie możliwe. W miarę możliwości, tak. Ale to jest tak, że Bóg może pobłogosławić. Jeżeli to jest dobre, może dać błogosławieństwo w kolejnych naszych działaniach, żeby rzeczywiście zdobyć środki jeżeli te środki mamy, to nie można mieć takiej postawy, że to już przepadło, nie liczy się. Nie, nawet warto po tych kilku latach oddać to, co jesteśmy winni. Dokładnie. Może jedno słówko? Tak. W takich małych biznesach wydaje mi się, że poniesienie porażki uczy nas bardzo wiele, ale też sposób wyjścia z tej porażki buduje opinię o przedsiębiorcy. I ta opinia w ewentualnym podejmowaniu nowej działalności przy rozwijaniu jakiejś części poprzedniej działalności, która akurat lepiej się miała niż ta, która odnieśliśmy porażkę, ta opinia jest bardzo ważna. Jeżeli się ktoś zachowuje nieuczciwie, to niezależnie od tego, czy działa wśród chrześcijan, czy działa w świecie, po prostu jest postrzegany jako człowiek nieuczciwy i potencjalnie nikt z nim nie będzie chciał robić kolejnych interesów. Więc wydaje mi się, że niezależnie od tego, co się dzieje, zawsze trzeba zachować uczciwość i do końca rozliczyć się ze swoich zobowiązań. Dokładnie, tym bardziej, że na dobrą reputację często się pracuje rzeczywiście latami, a można ją zszargać czy stracić bardzo szybko. I to jest jedna z najcenniejszych wartości, którą dany biznesmen czy dana firma posiada. To teraz pytanie tego typu. Mówił tutaj pan Zdzisław o kapitale, który jest potrzebny do funkcjonowania czy do założenia firmy. Może coś jeszcze jest potrzebne? Generalnie jak podjąć decyzję, czy kontynuować jakąś tam pracę, którą mamy na etacie, czy jednak pójść we własny biznes? Na co należy zwrócić uwagę przy podjęciu takiej decyzji? Ja bym powiedział tak, że warto zwrócić uwagę na to, czy się nadaje do prowadzenia biznesu. Bycie przedsiębiorcą wymaga odpowiednich predyspozycji osobowościowych. To jest po pierwsze, trzeba być, jeżeli się zatrudniać będzie ludzi, a nie takim jednoosobowym przedsiębiorcą się będzie, to trzeba umieć zarządzać ludźmi. Trzeba mieć do tego odpowiednią osobowość. Jeżeli świadczy się jakieś usługi czy sprzedaje towary, trzeba mieć też zdolność sprzedaży tych towarów. Często zdolność negocjowania, więc tu trzeba być raczej ekstrawertykiem niż introwertykiem. Więc jeżeli jest się przedsiębiorcą, ponosi się stale ryzyko.
jeżeli człowiek nie ma wysokiej tolerancji na to ryzyko, to będzie się męczył, stresował w tym biznesie. Też, żeby być przedsiębiorcą, trzeba być przynajmniej trochę pomysłowym. To znaczy, trzeba mieć dobre pomysły biznesowe, albo przynajmniej od kogoś je przejąć. Więc to jest taki zestaw cech, który decyduje o tym, czy człowiek ma predyspozycję do bycia przedsiębiorcą, czy nie. I więc jeżeli człowiek na etacie, albo taki inżynier, który dla kogoś pracował, raptem zakłada swoją działalność, to nie znaczy, że on będzie dobrym przedsiębiorcą, bo może być świetnym inżynierem, a kiepskim przedsiębiorcą. Więc tutaj te predyspozycje, które albo można zbadać testami osobowościowymi, albo po prostu zbadać przez uważne przyglądanie się sobie i swojej biografii różnym zadaniom, czy ja mam te zdolności liderskie, czy mam te zdolności negocjacyjno-sprzedażowe, czy mam odpowiednią jak gdyby tolerancję na ryzyko, czy ono mnie paraliżuje, czy podejmowanie decyzji, czy nie. No i czy odpowiednio łatwo szło mi z matematyki, czy w inny sposób moja kreatywność była okazywana, to są jakieś wskaźniki, że warto myśleć o własnej działalności, i wtedy warto myśleć nad pomysłem biznesowym. Takim, czyli zaspokojeniem potrzeby, jakiejś ważnej ludzkiej potrzeby, która nie jest zaspokajana w moim lokalnym otoczeniu, albo szerzej, nawet jest słabo zaspokajana. Albo mam pomysł, jak to zrobić lepiej i zyskać przewagę konkurencyjną. Tak jest. Chociaż nie bycie orłem z matematyki nie dyskwalifikuje nas. Proszę się nie martwić, ci, którzy nie mają piątek, szóstek. Zawsze można pewne rzeczy zlecić, tak zwany outsourcing. Można zlecić biuru księgowemu, można zlecić, wziąć współpracowników, którzy są lepsi w liczeniu. Ale rzeczywiście ten zestaw cech, o których mówił pan Zdzisław, to jest rzecz, nad którą warto pomyśleć, jeśli myślicie o własnym biznesie. Na pewno jest to duża przygoda i duża odpowiedzialność, no też sposób życia, bo no jest to rzecz, która angażuje bardzo, ja to mówię z własnego doświadczenia. No nie bez kozery mówi się, że ci, którzy prowadzą własny biznes, to mają nielimitowany czas pracy, bo często pracuje się i rano wcześnie, i późno wieczorem, tak to jest. Okej, kolejne pytanie, to już mówimy o dzieleniu czasu, no bo prowadzenie biznesu zabiera dużo czasu. No i właśnie jak zrównoważyć to poświęcenie czasu na pracę, na etacie, o tym też możemy mówić, lub własny biznes, na czym się głównie skupiamy, z inną służbą chrześcijańską. No bo przecież życie chrześcijanina to nie tylko biznes czy praca. Jest jeszcze miejsce właśnie i powinno być miejsce na służbę chrześcijańską. Jak zrównoważyć ten czas poświęcany na te aktywności? I drugie pytanie, kto i kiedy powinien rozważać pełnoetatową służbę chrześcijańską? Proszę bardzo, panie Zdzisławie. Więc jeżeli chodzi o dzielenie swojego czasu na pracę i służbę, no to jest skomplikowane zagadnienie, dlatego że tutaj trzeba uwzględniać swoją sytuację rodzinną. Jeżeli ma się żonę i ma się dzieci, czy męża i ma się dzieci, to jest to trochę inna sytuacja, gdy pracuje się i na etacie, i czy też u kogoś w firmie, niż sytuacja, gdy mamy do czynienia z człowiekiem niezamężnym czy nieżonatym. No więc to są takie zagadnienia, bo ta dostępna ilość czasu na różne obowiązki jest mniejsza. Więc wydaje się, że człowiek, który ma rodzinę i chce prowadzić jeszcze służbę, to jest w stanie poświęcić jakąś ilość czasu tygodniowo, żeby w tą służbę się zaangażować. Załóżmy, że raczej bym to liczył w godzinowo, że jest w stanie dać z siebie może kilka godzin, może 5, 6 i tak dalej. Natomiast no, niektóre wyjątkowe jednostki mogą sobie poradzić jakoś tam więcej dać, ale mówimy o jakiejś przeciętnym zaangażowaniu wolontariuszy. Więc te godziny, które możemy dać pracując na etacie czy prowadząc biznes, muszą być
bardzo dobrze wykorzystane w tej służbie. Czyli to musi być służba, która jest naprawdę, która wykorzysta nasze mocne strony. No, ludzie, którzy są, nie są w małżeństwie, oni mogą dać do służby kilkanaście godzin pracy. I to jest, pracując na etacie czy prowadząc biznes, mają taką możliwość, jeżeli dobrze zarządzają swoim czasem. I warto, żeby oni też, jeszcze jako młodsi trochę ludzie, angażowali się w różne rzeczy, żeby odkryć to swoje miejsce służby, takie właściwe, którym Bóg będzie nas używał. I wtedy to jest coś, co jest jak gdyby tym próbowaniem w ramach wolontariatu. Natomiast potem, gdy widzimy, że Bóg nam w tej służbie szczególnie błogosławi, no warto szukać, modlić się i rozpoznawać powołanie Boże, czy rzeczywiście nie jest to Boży jak gdyby zamysł dla naszego życia, że mamy w pełni oddawać Mu swój czas i pracować jak gdyby no, w pełnym wymiarze czasu dla Boga. Jeżeli Bóg komuś takie powołanie przed Nim odkrywa, no to warto w tym kierunku iść. No i tutaj to, przed czym jako edukacja finansowa przestrzegamy, to jest to, żeby nie być zadłużonym w swoim życiu, bo zadłużenie będzie bardzo takim ciężkim balastem, który uniemożliwi nam pójście za Bożym powołaniem. Dokładnie, pełna zgoda. Iwona, ty byś chciała dodać swój komentarz. Czy da się pogodzić taką w większym wymiarze służbę Bogu z prowadzeniem biznesu? I jeżeli tak, to jak? Powiem tak, kompletnie nie widzę, jak to zrobić, żeby się angażować bardzo mocno w działalność firmy, jednocześnie być kobietą i mieć rolę matki w domu, żony i angażować się w pracę w kościele. Po prostu jest to tak trudne dla kobiety. Zależy chyba wszystko od tego, w którym miejscu życia jesteśmy. Praca w firmie, praca w rodzinie i praca w kościele, one muszą być w jakiś sposób taki zrównoważone. Bo jeżeli praca w firmie mnie zbyt mocno angażuje, to znaczy, że ja tam coś robię chyba źle, bo nie starcza mi pracy, czasu na pracę w domu, na dopilnowanie dzieci, na pielęgnowanie małżeństwa i na pracę w kościele. To trzeba po prostu w jakiś cudowny sposób umieć sobie wyważyć. Bardzo trudne. Osobiście nie znam żadnej kobiety, która poradziłaby sobie z tym w jakiś idealny sposób. Wszędzie jakieś są gdzieś niedomogi, więc no zazdroszczę panom, którzy mają inne podejście, inne obowiązki rodzinne i faktycznie jako kobieta się tak wycofuję jednak. Okay. Nie wiem po prostu, jak ja to może pogodzić. Powiem coś ze swojego życia. Jak ja byłem wtedy dyrektorem krajowym ruchu MT28, czyli miałem pod sobą 100 pracowników i jednocześnie miałem małe dzieci. Pracy było niezliczona ilość, nie do przerobienia dla jednej osoby. Więc postanowiłem, że moja praca nie może być no, jak gdyby fundamentem zrujnowania mojej relacji z dziećmi na wstępie i postanowiłem, że będę wracał z pracy o 5:00 mniej więcej i do 8:00 będę zajmował się dziećmi, żoną, kolacją, takimi rzeczami. 3 godziny. Potem między 8:00 a 9:00 jeszcze pogadam trochę więcej z żoną, czy tam nie ma jakichś spraw takich domowych do zaplanowania, czy coś. A od 9:00 do 12:00 siadałem za komputer i dalej pracowałem. I w taki sposób no, przeżyłem jakieś 8 lat mojego życia. Ale przez całe życie chyba bym nie dał rady. Tak, to jest to, o czym mówiłem, że ktoś, kto prowadzi biznes czy zarządza jakąś organizacją, rzeczywiście ma nielimitowany czas pracy. Ja też często pracuję późnym wieczorem.
mój komentarz do tego pytania jest taki, że to chyba tak jest przez Boga ułożone, że rzeczywiście ci, którzy mają się zająć pełnowymiarową służbą w Kościele, no to muszą być ludzie z doświadczeniem. Takie są wymogi przecież na biskupów czy na starszych, że to mają być ludzie, którzy sprawdzili się w zarządzaniu domem, ale również to mogą być ludzie, którzy sprawdzili się w zarządzaniu biznesem wcześniej, którzy mają też doświadczenie życiowe czy biznesowe związane z zarządzaniem ludźmi, z kontaktami z ludźmi, potwierdzone właśnie rzetelnością, uczciwością biznesową. I rzeczywiście tacy ludzie, którzy sprawdzili się w biznesie w swoim czasie w życiu, mając, nie wiem, te 30-40 lat, no parę lat później mogą być znakomitym materiałem na takiego pełnoetatowego pracownika dla Boga, czyli kogoś, kto już nie musi prowadzić biznesu albo może zrezygnować z prowadzenia biznesu, a może poświęcić się i to, co zdobył dzięki biznesowi, mówię tutaj nie tylko o finansach, ale przede wszystkim o doświadczeniu, mądrości życiowej, poświęcić to na służbę Bogu. Sam znam kilka osób, znam pastorów, którzy sprawdzili się w biznesie w swoim czasie, a w pewnym momencie powiedzieli dość, nie ma takiej potrzeby już prowadzić biznesu, dzieci już są w miarę odchowane, jakieś tam rodzina zabezpieczona finansowo, zresztą trzeba też umieć poprzestawać na małym, ale to za chwilę kolejne pytanie, i w tym momencie rezygnują z biznesu i poświęcają się całkowicie pracy czy służbie dla Boga w Kościele. Także to jest według mnie naturalna droga. Odwrócenie tego, czyli pójście za wcześnie do pracy pełnoetatowej, nie, na przykład nie sprawdziwszy się jako pracownik etatowy, jakiś wykwalifikowany inżynier, specjalista, bądź jako biznesmen, nie zawsze może się dobrze skończyć. To jest moja opinia. I teraz pytanie w odniesieniu właśnie do tego, co przed chwilą powiedziałem, o tym poprzestawaniu na małym. Apostoł Paweł zachęcał nas do wprowadzania w życie tej zasady, abyśmy poprzestawali na małym. No więc jak w prywatnym budżecie realizować taką zasadę, byśmy poprzestawali na małym? Proszę bardzo, panie Zdzisławie. Więc pierwsza rzecz, to pojęcie poprzestawanie na małym, ono jest wzięte z listu do Tymoteusza 6:6, gdzie jest powiedziane, że pobożność wraz z tym poprzestawaniem na małym jest wielkim zyskiem. Więc o co chodzi w tym poprzestawaniu na małym? To jest greckie słowo autarkeia, które większość tłumaczeń angielskich tłumaczy jako zadowolenie. Czyli pobożność plus zdolność bycia zadowolonym w takiej sytuacji, w jakiej się jest ogromnym z punktu widzenia Bożego zyskiem. Więc to jest, więc myślę, że jeżeli chodzi o to, co wpędza ludzi w kłopoty finansowe, jak my w edukacji finansowej odgrywamy, to jest to niezadowolenie, które zresztą podsycane jest reklamami bez przerwy. Więc jeżeli my nie potrafimy wypracować sobie takiej postawy pełnego zadowolenia, że czy mam mało, czy mam dużo, jestem zadowolony, to albo popadamy w długi, bo chcemy mieć coś szybciej niż nam to Pan Bóg daje, albo popadamy w chciwość, gdzie tylko gromadzimy dla siebie i po prostu też okazujemy się bałwochwalcami. Więc w przypadku człowieka biznesu najlepiej mierzy się to zadowolenie tym, czy on musi mieć wszystko to, co najlepsze i teraz, czy po prostu potrafi się myśleć o przyszłości, żyć zadowolony w takim stanie, w jakim jest, a jak bogactwo rośnie, to świetnie, więcej mu do głowy ono nie uderza, nie musi być jakaś tam konsumowane w taki ekstrawagancki sposób, żeby pokazać, jakim to ja jestem wielkim biznesmenem. A tutaj jest wiele przykładów w biznesie. Na przykład duże wrażenie na mnie zrobił taki szef firmy IKEA, który jeździł 20-letnim Volvo do pracy i jakoś ujmę mu to nie przynosiło. Dokładnie. Więc to jest, nie zawsze tak musi być, bo czasami ten samochód czy ten garnitur jest taką świadectwem wiarygodności człowieka, ale gdzieś można też przesadzić. Nie? Więc, więc ta zasada, ona w praktyce będzie przekładać się, że kupuję rzeczy potrzebne, jeżeli chodzi o budżet domowy,
kupuje niekoniecznie najtaniej, wiecie, dlatego że jak ktoś kupuje coś taniego, najtaniej, no to dwa razy płaci, mówimy, i słusznie, bo zwykle taka rzecz się szybko psuje i tak dalej. Więc tutaj właściwym zarządzaniem pieniędzmi nie jest kupowanie najtaniej, więc czyli rzeczy najnowszych. Natomiast dobry zarządca powinien pracować dla zysku i powinien ten zysk pomnażać. No, przypowieść o talentach mówi o pomnażaniu. Ci słudzy mieli zadanie od Boga do pomnażania Bożych pieniędzy, jak gdyby. Taka jest tam ta podstawowa warstwa znaczeniowa tej przypowieści. Więc ten Pan dał im te talenty, 32 kilo srebra, czyli około miliona złotych dzisiaj. I mieli to pomnożyć, więc to było ich zadanie. My mamy trochę inny potencjał, nie zawsze on jest mierzony finansowo, ale czasami jest, więc i też mamy go pomnożyć. I przedsiębiorcy są tymi, którzy mają pomnażać Boży majątek. Czy powinniśmy tworzyć wartość dodaną, a nie tylko zakopać, bo ten, który zakopał ten talent, został zganiony, przypomnę. Iwona, coś byś dodała? Tak. Więc tutaj w tym sensie ta przypowieść mówi właśnie o tym, żeby zysk godziwy przynosić dla tego swojego właściciela, nawet jak się jest menadżerem. Mhm. Więc to nie można poprzestawać na małym w tym, do czego jesteśmy powołani. Powołani do pomnażania czegoś. Raczej trzeba myśleć o tym, żeby ten zysk w dłuższym czasie był, nie? I on, żeby był stabilny i satysfakcjonujący. Dziękuję Pani Zdzisławie. Iwona, coś byś dodała? Tutaj poszłabym w dwóch takich kierunkach. Pierwszy kierunek to jest właśnie to poprzestawanie na małym pod kątem finansowym i dopasowanie swoich aspiracji do swoich możliwości i możliwości swojej firmy. Pójście w jakimkolwiek kierunku zbyt wybujałym prowadzi do problemów w firmie i widziałam to już nieraz, w jaki sposób firmy, które całkiem sobie na początku nieźle radziły, zaczynały mieć kłopoty przez to, że zaczęli ludzie realizować swoje pomysły, budować swój wizerunek na podstawie dóbr materialnych, domów, samochodów, podróży i tak dalej. Zawsze gdzieś tam coś później zaczynało nie grać. Kończyło się to po prostu zawaleniem autorytetu i zaufania do takiego przedsiębiorcy. No ale też druga strona to jest takie budowanie autorytetu nie tylko przez postrzeganie siebie przez pryzmat ten materialny, ale też budowanie takiego autorytetu przez postrzeganie, takie zachowanie, żeby autorytet był mocno zakorzeniony i wynikał jak gdyby nie z mojego samopoczucia, ale z tego, w jaki sposób mnie jako przedsiębiorcy widzą inni. Więc to po jak gdyby bycie na odpowiednim poziomie do odpowiednich możliwości firmy. Żeby to musi być zbalansowane. To musi z jednej strony przynosić satysfakcję przedsiębiorcy z poniesionej pracy, zaangażowania, ale też nie może iść absolutnie na wyrost. Na wyrost zawsze się burzyło i obserwowałam to, tak jak wspomniałam nieraz. Dzięki. Ja ze swojej strony podkreślę może ten aspekt, o którym mówił pan Zdzisław, i dziękuję za to wyjaśnienie greckiego słowa, które jest użyte w tym tekście. Poprzestawania na małym, czyli tego bycia zadowolonym. Myślę, że my jako chrześcijanie, nie tylko w biznesie, generalnie w życiu, ale w biznesie w szczególności, powinniśmy mieć właśnie taką postawę bycia szczęśliwym, bycia zadowolonym, bycia wdzięcznym
Jezusowi, za to, co nam daje Bogu, za okoliczności, za wszystko można być wdzięcznym, za wiele rzeczy. Ja często w kontaktach biznesowych z ludźmi ze świata właśnie mam taką sytuację, że ktoś się pyta, no jak ci leci, jak tam jest? No ja mówię, że bardzo dobrze, zadowolony jestem, tutaj można to zobaczyć dobrego, tutaj można być za to Bogu wdzięcznym i tak dalej. Natomiast często spotykam się i są tacy ludzie niestety, którzy wiecznie są niezadowoleni, wiecznie narzekają, ciągle gonią za czymś więcej i widzę, że mimo iż zyskują często dużo większy sukces biznesowy niż ja na przykład i mają dużo więcej rzeczywiście, to nie są z tego zadowoleni, nie są tym nasyceni, cały czas jest im za mało. To jest warte zastanowienia. Dlaczego tak jest? Panie Zdzisławie, kolejne pytanie do Pana, już takie konkretne od naszych widzów. Jakie firmy Pan osobiście prowadził? W jakiej branży ewentualnie, no i czy te firmy odniosły sukces? Może pan coś powie o swoich dokonaniach biznesowych. Nie prowadziłem żadnej firmy, tak formalnie, takiej, no nazwijmy to, która byłaby moją własnością. Prowadziłem z jednej strony dużą organizację misyjną, która miała no tam po prostu nie tyle świadczyła usługi rynkowe, co misyjne. Więc raczej organizowaliśmy system zbierania wsparcia i tak dalej, więc wiele rzeczy w zarządzaniu mam tutaj dużymi organizacjami, mam jakieś doświadczenie, ale w prowadzeniu działalności dużej gospodarczej nie mam. Jak zakładałem fundację Crown, czy edukację finansową Crown, no to w ramach Crown założyliśmy jednocześnie fundację i firmę, która jest w 100% właścicielem tej firmy, więc uruchamialiśmy w związku z tym zarówno wydawnictwo, jak i firmę szkolenioną, więc te dwie rzeczy mogę powiedzieć, że udało się dla Crown zrobić. Ja na tym nie zarabiałem osobiście, natomiast zrobiłem to dla Pana Boga i dla tej organizacji. Czasami byłem wynagrodzany za jakieś szkolenia, które prowadzę, to było raczej ograniczona ilość. Więc takiego sukcesu spektakularnego gospodarczego nie odniosłem, ale rzecz, którą jestem zadowolony, to miałem takich paru ludzi, którzy byli mentorami albo uczniami moimi, którzy odnieśli duży sukces biznesowy i z tego jestem zadowolony. Jeden z nich, który odniósł chyba największy sukces, powiedział: Zdzichu, jakbyś ty chciał być biznesmenem, to byłbyś dobrym biznesmenem, ale cieszę się, że Bóg cię powołał. Mhm. Dzięki za to świadectwo. No, to jest piękne, że niekoniecznie trzeba prowadzić stricte biznes, w sensie firmę, żeby mieć doświadczenie w zarządzaniu przedsięwzięciem, w zarządzaniu ludźmi, ale piękne jest to, co tutaj pan Zdzisław powiedział, że ta fundacja, którą powołaliście, no i też w związku z tym to była działalność biznesowa, przecież prowadzenie szkoleń, prowadzenie wydawnictwa, no to nie jest działalność tylko charytatywna, ale to były działalności związane ze służbą Bogu. I w tym sukces Pan odniósł. Dzięki za to świadectwo. No to teraz pytanie aktualne. Panie Zdzisławie, czy zna Pan realia Polskiego Ładu? Nie wiem, czy można powiedzieć ładu, czy już nie ładu, bo ten Polski Ład przecież jest dopiero co wszedł, a już jest poprawiany kilka, jeśli nie kilkanaście razy. Zresztą może nawet w czasie naszej rozmowy został poprawiony z raz czy dwa, ale czy zna pan jego realia i tutaj co nam serwuje ekipa? Powiem tak, nawet księgowy mój nie do końca zna realia Polskiego Ładu. Tego się obawiałem, a już myślałem, że Pan nam pomoże i wytłumaczy, jak żyć w ogóle, ale chyba to nie jest takie proste. To jest coś tak zmiennego, że na długofalowe skutki tego będziemy musieli sporo poczekać. Jedynie osobiście co wiem, że wzrośnie mój podatek, bo przedtem od podatku odliczano składkę zdrowotną, a teraz nie będzie się odliczało. Więc to już wiem i tego jestem pewien. No i też druga rzecz, którą wiem, no to podniesiona została kwota wolna od podatku, zwolniona z podatku, ale to jakie to podniesienie w stosunku do pensji minimalnej, jeżeli pensja minimalna mniej więcej to jest tyle samo, co ta kwota wolna od podatku, to tam, no,
więcej komentarza chyba nie trzeba na ten temat. To może tutaj Iwonę poprosimy o twoją opinię jako przedsiębiorcy. No jak się czujesz w tym nowym Polskim Ładzie? W sumie już pół miesiąca żyjemy. Zastanawiam się, czy śmiać się, czy płakać. I tu bym się z panem Zdzisławem nie zgodziła, że będziemy czekać długo na efekty. Efekty pokazują się bardzo szybko. Moja działalność jest związana z bardzo blisko z prowadzeniem gospodarstw domowych, więc przełożenie się na inflację i ten Polski Ład, który niby bezład, który ma zatrzymać inflację, absolutnie nie zadziała w ten sposób. Absolutnie. Pieniądze, które zostaną w jakikolwiek sposób zaoszczędzone w gospodarstwach domowych, zostaną pochłonięte przez inne koszty. Pieniądze, które mają wygenerować, znaczy działania, które mają wygenerować jakiś zaoszczędzenie środków w firmach, absolutnie do tego nie doprowadzą. Będą skonsumowane bardzo szybko przez budujące się bardzo mocno koszty. Naprawdę nie wyobrażam sobie, jak będziemy funkcjonować przez ten najbliższy okres czasu. Z inflacją mieliśmy już do czynienia w latach 90., tylko wtedy była całkiem inna sytuacja, jeśli chodzi o potencjał małych przedsiębiorstw. W tej chwili jest też inna sytuacja. Wtedy na rynek zostaliśmy wpuszczeni my, mający tam po 20 lat w tym czasie, i mieliśmy olbrzymi potencjał, zaangażowanie i chęć pracy, i nie było tej nadmiernej regulacji. Regulowania, tak. Tak, ta ilość regulacji jest tak olbrzymia, że bardzo mocno zniechęca ludzi do prowadzenia działalności, ponieważ się nie mogą, nie umieją odnaleźć, nawet chyba nie ma szans, żebyśmy się umieli odnaleźć w sytuacji prawnej na tyle bezpiecznie, żebyśmy mieli poczucie, że działamy absolutnie prawidłowo, legalnie i dla dobra firmy. Nie, to tak jak powiedziałam, ja po prostu zaczynam analizuję całą tą sytuację i ja nie wiem, od którego momentu i w którym miejscu postawić punkt i zacząć rysować strzałki. To będzie tak, to będzie tak, to będę robić tak, to wyliczę tak. Tutaj nic się nie spaja, nic. Mhm. W innych warunkach działa się w styczniu, w innych warunkach będzie się działać w lutym i nie wiadomo, jakie będą warunki w czerwcu, a czerwiec jest tym zwykle przełomowym miesiącem, który pokazuje, co faktycznie, jak ten rok, powiedzmy, jak on się rozwija, czy w ogóle będziemy w stanie cokolwiek wypracować. Nie widzę tego. Dziękuję ci, Iwona, za twoją opinię. Faktycznie, więcej o tym mówimy też w programach o 13:00. Dzisiaj z redaktorem Cezarym Kłosowiczem mówiliśmy dużo o Polskim Ładzie. Możemy zmierzać do ostatniego pytania, właśnie związanego trochę z Polskim Ładem, a generalnie z tym, w jakim państwie żyjemy. No, żyjemy w państwie takim, jakby to powiedzieć, pchającym swoje palce, brudne paluchy czy łapska do biznesu, państwem socjalistycznym, które chętnie daje, ale żeby dać, to musi wcześniej zabrać. I tutaj pytanie do naszych gości, do pana Zdzisława w pierwszej kolejności. Czy skoro pieniądze należą do Boga, to czy należy je oddawać bez oporu i bez jakichś tam wahań, czy bez limitów bandytom, czy złodziejskiemu państwu? Nie wiem, czy to nie jest to samo. No, to jest różnie to może być. Natomiast co powiem tak? Powiem tak na to. Przed bandytami, takimi prawdziwymi bandytami, należy się bronić, ale w legalny sposób. I tutaj trzeba się naprawdę bronić. Prawnicy tutaj są bezcenni w tym zakresie. Jeżeli chodzi o państwo, no to nie bardzo jest się jak bronić, dlatego że to jest, no, państwo często zmuszało, jakby się chciało bronić.
Witam was, drodzy widzowie. No mieliśmy blackout kolejny już, także zastanawiamy się, czy to wina Chińczyków, czy polski rząd testuje te blackouty, które przecież mogą być niedługo już codziennością w Polsce. Przecież nie mamy nadmiaru energii, nie ma elektrowni jądrowej, budowana już jest tam, nie wiem, chyba 130 lat czy ileś, jakoś nie mogą wbić tej pierwszej łopaty, także no, trzeba się niestety na to przygotować i przyzwyczaić, że może być tak, że po prostu ktoś wyłączy światło i znowu nie będzie Teleranka czy telewizji Idź Pod Prąd. W każdym razie wracamy do myśli i do ostatniego już pytania, które zadaliśmy naszym gościom, panu Zdzisławowi Miarze i Iwonie Gajdzie. I to pytanie było o to, czy właśnie dać się okradać takim bandytom realnym, no i też takim bandytom w kołnierzykach, którzy mogą się nazywać państwo polskie. Czy jak z nimi walczyć, jak z nimi postępować? Proszę bardzo, no kontynuujemy myśl. Jeżeli chodzi o podatki, no to raczej powinniśmy te podatki płacić, no bo to jest nakaz biblijny. Natomiast czy dać się tak okradać, no po to są doradcy podatkowi, żeby nam powiedzieli, jak się nie dać okradać, w legalny sposób. I tylko tyle można zrobić. Jak już ktoś chce emigrować, to może wyemigrować do kraju, gdzie podatki są niższe i tam prowadzić działalność gospodarczą, ale Pismo Święte też nie zachęca do takiej działalności, bo Księga Przysłów mówi, że jak ptak, co wypadł z gniazda, tak człowiek, co uciekł z ojczyzny, więc lepiej by było walczyć politycznie z tym bandytyzmem państwa i starać się o niższe podatki, chociaż no problem niestety jest taki, że nasze społeczeństwo nie popiera partii, które są za niskimi podatkami. No i to jest ten wielki dylemat. Też niestety wybory w Polsce pokazują na przestrzeni tego czasu wolności, jaki mamy, że politycy nauczyli się przekupywać społeczeństwo, co jest bardzo niedobrą rzeczą, bo to politycy myślą, że oni są jak Pan Bóg, nie? Że mogą coś zrobić z niczego. Niestety, jak pieniądze tworzą z niczego, to tylko wywołują inflację. I to jest, i tutaj bardzo trudno jest przedsiębiorcom czy obywatelom bronić się przed skutkami tej inflacji, bo jak się rozkręci ta spirala oczekiwań inflacji, to będzie bardzo trudno to zatrzymać. Dokładnie. Jesteśmy... Więc bronienie się przed takimi nierozważnymi ruchami państwowymi, no, metodami politycznymi tylko jest możliwe, przez jakiś lobbying, uświadamianie, media, naciski medialne. Także cieszę się, że istnieje coś takiego jak niezależna telewizja Idź Pod Prąd. Tak, no my walczymy codziennie, tutaj bijemy w ten bęben na alarm, tłumaczymy Polakom właśnie te zależności, tak? Co da drukowanie pieniądza, skąd się te pieniądze biorą, że przecież nie biorą się z niczego, tak? Że dzisiaj wydrukujemy, a jutro wszyscy zapłacą wzrostem cen za to. No faktem jest, że podatki trzeba płacić, tu się zgadzamy, ale rzeczywiście te podatki są opresyjne, możemy nadmienić czy przypomnieć, jakie podatki były w czasach Starego Testamentu, no i Nowego Testamentu też, bo przecież i podczas trwania Królestwa Izraela, ale i również w Cesarstwie Rzymskim te podatki były jakoś tam kilkukrotnie niższe niż są w Polsce czy w Europie, która jest w tym momencie no, takim jednym wielkim tworem socjalistycznym. Iwona, może jeszcze od ciebie opinia. No, jak sobie radzić właśnie z takim państwem, które ma zakusy, żeby zabrać nam nie 10, nie 15%, ale najchętniej to i ze 150 by zabrali, jakby tylko mogli? Ja jestem zawsze za najprostszymi rozwiązaniami. I tutaj zastanawiam się, do którego momentu ja mam podatek, obowiązek podatkowy, a od którego momentu zaczyna się złodziejstwo podatkowe. Jedynym instrumentem, który widzę, to jest wykorzystanie jeszcze tej swobody, którą mamy w wyborach. No, trzeba uświadamiać mocno ludzi o sytuacji, która w tej chwili się u nas rozwija. Być może, że szybciej będą reagować, jeżeli poczują jak gdyby
zagrożenie własnych portfeli, własnego budżetu domowego, zagrożenie realizacji swoich potrzeb. Wydaje mi się, że taka działalność medialna, którą prowadzi właśnie telewizja Idź Pod Prąd, daje możliwość ludziom faktycznie zauważenia tych zagrożeń i usłyszenia prawdy o tym, co się tak naprawdę dzieje. Nie widzę tutaj innych rozwiązań, jak dokonywanie właściwych wyborów we właściwym czasie. Ten czas wydaje mi się, że już nas nadchodzi. I w takiej prostej działalności, jaką ja prowadzę, kiedy ja mam do czynienia ze złodziejem, to albo mój pracownik, albo ja wychodzimy, bierzemy złodzieja za fraki i go wyrzucamy z firmy. Nie? Zależnie, czy tym złodziejem jest klient, czy tym złodziejem jest pracownik. W sytuacji do klienta jest możliwość zadziałania w ten sposób, żeby się pozbyć takiego intruza, i w stosunku do innej osoby też są takie instrumenty. Dlaczego tego nie przełożymy na swoje życie gospodarcze, polityczne? Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Widocznie ta sytuacja takiego ugłaskiwania społeczeństwu odpowiada. Wydaje mi się, że dopiero kiedy poczują ludzie tak naprawdę w swoich portfelach, w swoim życiu domowym, w spłacaniu kredytów za mieszkania, że dalej tak nie możemy, będą dokonywali odpowiednich wyborów. Oby jak najszybciej, oby szkód nie przybywało, tylko żebyśmy się budzili jak najszybciej. Taki mój apel, i chyba tylko taką widzę ścieżkę rozwiązania tej sytuacji. Dokonywanie właściwych wyborów. Tak, zgadzam się. Ja może jeszcze dodam swój komentarz. Myślę, że ta właśnie taka niemoc Polaków i to, że się godzą na takie traktowanie, jest związana poniekąd z tym, w jakim systemie religijnym żyjemy. Zobaczcie, że państwa, które się pięknie rozwinęły, państwa, gdzie była wolność wyznania, wolność prowadzenia biznesu, które rozkwitły, no mówię tutaj, czy mam na myśli przede wszystkim Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, szczególnie jeszcze te z wieku XIX i później początków wieku XX, ale też nie tylko, bo też państwa Europy Zachodniej, jeszcze zanim tam zawitał socjalizm, ten, który teraz jest, to są państwa często oparte na Biblii, na zasadach biblijnych, no i na prawdziwym biblijnym chrześcijaństwie, na mocnych kościołach, na tym, na ludziach, na zgromadzeniu jednostek ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi. Myślę, że chyba tym warto by zakończyć, żeby zaapelować do naszych widzów, no bo temat jest, jak być w biznesie, jak być chrześcijaninem w biznesie, jak połączyć chrześcijaństwo z biznesem, no żeby przede wszystkim, po pierwsze, zanim pójdziemy do biznesu, no żeby stać się chrześcijaninem. Dziękuję naszym gościom. Byli z nami pan Zdzisław Miara, chrześcijanin, brat w Chrystusie, lider edukacji finansowej Crowd oraz misjonarz MT28. Dziękujemy. Dziękuję. Oraz Iwona Gajda, również siostra w Chrystusie, przedsiębiorca z Dolnego Śląska. Dziękuję ci, Iwona. Dziękuję bardzo. A ja państwu dziękuję za ten program. Byłoby miło go poprowadzić. Michał Fałek, Telewizja Idź Pod Prąd. Gnamy dalej. Do zobaczenia.